witam Zachary. Ja doskonale wiem, że wszyscy w tym okresie fascynują się mistrzostwami świata. Ja jestem sympatyk koszykówki, to jest moja dyscyplina ukochana. Było nie było, piłka nożna jest tak popularna, że mnie też w to wciąga. Też oglądam mecze, szczególnie mecze Polski. W sobotę gramy bardzo ważny mecz z Arabią Saudyjską o 14:00. Zrobimy sobie tutaj fan zony na stołówce. Będzie telewizja, będą mogli chłopcy oglądać, bo wiem, że się też interesują. Będziemy kibicować Polsce. A jeśli chodzi o Polskę, to właśnie ci chłopcy, tutaj, co są na parkiecie, to są wybrani przez trenerów z różnych klubów. W cudzysłowie mówią najlepsi z najlepszych. No zobaczymy. Rocznik 2009 i młodsi. Nie może grać obywatel niepolski. Nie może grać chłopak z 2012. Tutaj nie ma żadnego rocznika 2011. Dwa tygodnie temu był jeden. No i co? I jak zawsze mówię, kadry wojewódzkie to jest pierwsza ścieżka, pierwszy kierunek do kadry Polski. Tu przyjedzie na pewno trener kadry Polski, bo na dywizji był, też był, będzie chłopców obserwował, będzie notował i tu trzeba się pokazać. Nie ze strony, że się zdobywa nie wiadomo ile punktów, tu trzeba pokazać swoją mentalność, swoją psychikę, zrozumienie gry, swoją technikę, oczywiście zagrywki, podania, to jest bardzo wszystko ważne w koszykówce. Także nie patrzmy na to, że ktoś multipunktów zdobywa i że on będzie w kadrze. Tu może być chłopak, który jest może zadaniowcem, fajnie pracuje i dobrze współpracuje z drużyną, ma wszystko poukładane. To trenerzy, to już jest zadanie trenerów, by tutaj wybrać chłopców, wyszukać. Kolejnym etapem selekcji będzie finał w Przemyślu, a potem, potem jeszcze finały Mistrzostw Polski kadetów, bo moim zdaniem chłopcy, którzy są w kadrach wojewódzkich 2-9, powinni, moim zdaniem, powinni grać w kadrze drużyna klubowych rok starszego, czyli 2-8. Jeszcze troszeczkę filmiku z przodu i jedziemy! Kadry wojewódzkie 2022, dywizja AB. Wszystkie spotkania na żywo oczywiście na kanale YouTube PZ Kosz, a statystyki na rozgrywki PZ Kosz oglądajcie. Ci co nie mogą przyjechać, Zibi pozdrawia, zaglądajcie na SKM Basket.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia, Zibi.